Witam Was w kolejnym odcinku Fotogadki. Dzisiejszym gościem będzie osoba, dla której szczyt nie kojarzy się z czymś, co za chwilę Wam się może kojarzyć. Tylko z czymś, co będzie zdobywane. A jest to Sebastian Kraus. Cześć Sebastianie. Witam. Fotograf krajobrazu, mieszkający w Szkocji. I naprawdę powiem Wam, sam jestem podjarany, że tak się wyrażę, tym, co dzisiaj usłyszymy i co zobaczymy. Zapraszam. Witaj Sebastianie. Chciałbym w pierwszym pytaniu, które to zadam, takie ogólne do wszystkich zadać, żeby się przedstawili. Jak się zaczęła Twoja przygoda, żebyś nam przedstawił to, jak się to wszystko zaczęło u Ciebie, jak się pobudziło. I no dobra, przedstawiaj się od tej strony. O, mam na imię, jak już zostałem przedstawiony, Sebastian Kraus. Pochodzę z Kotliny Kłodzkiej. Mieszkałem bodajże 18 lat temu u podnóża Gór Stołowych. Obecnie mieszkam w Szkocji, w Edynburgu, w stolicy Szkocji. I ogólnie jak się moja przygoda zaczęła z fotografią. To nie jest tak, że ja urodziłem się z aparatem, odkrywałem aparat od analoga. To było w 2006 roku, kiedy już wyemigrowałem jako jeszcze student do Wielkiej Brytanii, do Anglii, do Salisbury. I byłem tam kompletnie sam, zacząłem poznawać nowych ludzi, poznałem kolegę Darka. Dalej był fascynatem aparatów analogowych, różnego rodzaju aparaty były zawsze u niego na półce. Ja szukałem sobie jakiegoś hobby po prostu. Nie lubiłem piłki nożnej, nigdy mnie to nie interesowało. Zawsze byłem samochody, Formuła 1 w ten sposób, ale jakoś byłem ograniczony w ten sposób. Darek zaproponował mi pewnego razu wyjazd na wybrzeże do Dorset w Anglii i po prostu, żeby mi pokazać, że byłem chętny do zwiedzania, jak w Górach Stołowych lubiałem zwiedzać różne zakamarki lasów, tak z pewnego ranka po prostu się z nim zebrałem, pojechałem. Wcześniej miałem aparat kupiony, chciałem rodzicom wysyłać zdjęcia miasta ogólnie, tam gdzie byłem, tam gdzie przebywałem, to co się działo w moim życiu codziennym i zakupiłem, pamiętam, Fuji Finepix S9600. O, kojarzę go. Hybryda. Taka hybryda, tak. No i wziąłem ten aparat ze sobą i stanąłem koło Darka. Darek miał, pamiętam, ja tu mam ściągę, będę jak w szkole średniej ściągał. Spoko. Darek stanął z Fuji GX680 drugiej generacji. Mm-hmm. Średni format, to było naprawdę takie dosyć to spore takie pudełko. Mm-hmm. Statyw miał obronno-zaczepny i postawił taki. I on robił zdjęcia właśnie tym aparatem, mm-hmm. ale posiłkował się Nikonem D200, który w 2006 roku bodajże zakończył chyba swoją produkcję. Mm-hmm. I zakładał te filtry swoje wszystkie i tak dalej. Ja mu się po prostu przyglądałem i w międzyczasie robiłem zdjęcia swoim Fuji. Mhm. Po tym, jak wykonaliśmy te zdjęcia i poszliśmy na ławkę, usiedliśmy i on mi pokazał na z tyłu ekranu, jakie on zdjęcia miał, a jakie ja miałem. I to były zupełnie dwa inne obrazy. Mhm. Tam miał niebo niebieskie, kolorowe chmury po wschodzie, a ja u mnie niebo było białe. Więc powiedziałem sobie, to tak się da? I z tym właśnie pytaniem powiedziałem, to tak się da? I zacząłem czytać, zagłębiać się, coraz więcej czasu z nim spędzać. I on mi tłumaczył takie terminy, taką terminologię, mhm. której w ogóle nie miałem zielonego pojęcia. Mhm. Im głębiej szedłem, tym... Lepsza frajda była, nie? Tym więcej wiedziałem i większą frajdę miałem z tego nowego odkrywania, nie tylko krajobrazów i nowych zakątków ziemi danego kraju, ale odkrywania na przykład, co robi autofokus, co robi zmiana migawki, czy, że można czas wydłużyć do 30 sekund, kiedy dla mnie, zwykłego laika,
robienie zdjęcia to było cyk i idziemy dalej. Mhm. I było... Coś jak teraz jest telefonem, powiedzmy, nie? Dokładnie, mhm. dokładnie. No, taki był mój początek. Cool. Super. Dobra. Dzięki bardzo, Sebastianie, za odpowiedź. Mam nadzieję, że przybliżyłeś swój profil właśnie, jak to się zaczęło i wielu osobom na pewno też to może wyjaśnić, jak czasami możemy zacząć tą przygodę. I ja chciałbym jeszcze dodać tak? tylko, że ja jestem w pełni fotografem cyfrowym. Okay. Nie jestem analogowym. Analog miałem 2 razy w rękach. No ja analogiem zacząłem się interesować dopiero jak praktycznie... po paru latach fotografii cyfrowej, więc ja dopiero później zacząłem, a ja tak jakbym powiedział, sorry za wyrażenie, ale od tyłka strony, nie? Zacząłem. Tak, że zacząłem od drugiej strony. Okej, chciałbym ci, dzięki za to, chciałbym zadać ci kolejne pytanie. Kolejnym pytaniem jest takie, że ja wiem, że zacząłeś, najpierw mieszkałeś w Anglii. To był region? Wiltshire. Okej. Później teraz się przeprowadziłeś do Szkocji i powiedz mi, jak byś porównał krajobrazowo te dwa regiony, ponieważ no, niektórzy mogą oglądać i ktoś może się chcieć gdzieś wybrać albo w ten region, albo do Szkocji również, do Anglii albo do Szkocji. Jak byś porównał krajobrazowo parę może jakichś wskazówek, wiesz, dla kogoś, kto nawet kto fotografuje i powiedzmy, nie wiem, czy pora roku, czy wiesz, tak mniej więcej podsunąć jakieś wskazówki. No i jak się różnią krajobrazowo, na co może zwracać też uwagi w danym regionie? Wiesz, to jest takie ogólne pytanie. Zależy, ja czy wiem. Czy to Portugalia, Hiszpania, które są krajami ciepłymi, może to być tropik, nie wiem, Seszele, może to być Islandia lodowa, to zależy w jakim kraju. Ale wracając do twojego pytania. Co mi się podobało w Anglii, jeżeli zaczynałem przygodę ze swoją fotografią krajobrazową, to było to, że większość bardzo fotograficznych miejsc była nie dalej niż kilometr od miejsca parkingowego. Czyli przyjeżdżałeś, parkowałeś samochód, szedłeś kilometr, dwa maksymalnie i byłeś w tym ikonicznym miejscu, które zostało obfotografowane 1000 razy. Mhm. To było bardzo fajne, bo Anglia jest bardzo zindustrializowana. Mhm. I tam jest naprawdę ciężko znaleźć coś unikalnego. Okay. Tam musisz jechać do Parku Narodowego, coś, co było zrobione 1000 razy, co jest dobre, moim zdaniem, dla człowieka, który zaczyna swoją przygodę z fotografią, bo trenujesz swoje oko, podpatrujesz innych i tak naprawdę kadrujesz bardzo podobnie albo identycznie jak ktoś inny, ale masz inne warunki atmosferyczne. No i tak, tylko się możesz skupić tak naprawdę na ekspozycji, na kadrowanie w sumie, jak możesz podpatrzeć, to podpatrzysz, a skupiasz się tylko na wykonaniu dobrej ekspozycji. No tak, bo kadr już gdzieś w głowie tak, masz. Tak, tak. No, telefon masz, weźmiesz telefon, zobaczysz, jak ktoś zrobił wcześniej, nie? No ja ten telefon jeszcze nie miałem takich sklapów. No ja rozumiem, ale mówię w tej chwili, że właśnie ktoś może właśnie tak spróbować, chcesz dobre warunki czasami. Tak, ale powiem szczerze, że zdarzyło mi się jechać z wydrukowanym zdjęciem na papierze A4 i aha, a to jest dobra. To jest to. Spróbujemy powtórzyć to. Tak jak mówię, bardzo zindustrializowana jest Anglia i ciężko tam o jakieś unikalne miejsca, chociaż Anglia jest bardzo piękna, zwłaszcza wybrzeże południa, Dorset, Bournemouth, Poole, Weymouth, dużo latarni jest ciekawych, Cornwallia jest też piękna, przepiękna jest, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi fotografować wybrzeże. Złote piaski, lazurowa woda, to tak jak na południu globu. Okay. Dosłownie tak, taki kolor wody. No, może to się wydawać dziwnie, ale tak jest. Natomiast Szkocja jest zupełnie odwrotna. Jest dużo miejsc takich, że się jedzie kilometr od samochodu i już jesteś w unikatowym miejscu, tak jak na przykład Glencoe wodospad, Glencoe i ta góra, wyleciała mi z głowy nazwa jeszcze w języku Gaelic, to w ogóle nie do powtórzenia. Ale są takie miejsca. Ale jeżeli już obfotografowałeś tyle miejsc, których w internecie jest multum, szukasz
sobie wyzwań. Szukasz czegoś więcej. To są godziny spędzone na Google Earth, godziny spędzone przy mapie, godziny planowania szlaku, zwłaszcza jeżeli nie jesteś wprawiony w chodzeniu po górskich szlakach w Szkocji. Bo tu naprawdę nie ma wytyczonych szlaków, tak jak w Polsce w Tatrach, czy w Tatrach po słowackiej stronie, czy w Górach Stołowych choćby, że idziesz tu i to jest wydeptana ścieżka, tam naprawdę można w szkockich górach się zgubić. Ja ci przerwę, jak byłem w Snowdonii, to właśnie się z tym spotkałem, bo w Irlandii też jeszcze masz szlaki. Znaczy nie masz ich zaznaczonych, ale masz ścieżki wydeptane, gdzie idziesz. A właśnie z tym się spotkałem, jak byłem w Snowdonii, że idę, był na początku szlak, a później... Radź sobie. Tak, dokładnie. I w którą stronę, i się wiesz, drapiesz, w którą stronę najlepiej wejść na górę, nie? Więc właśnie z tym się spotkałem, że... Snowdonie chyba jest wydeptane, o ile pamiętam, byłem na Snowdonie dwa razy, w 2008 i 2009 roku, ale... O ile pamiętam, to była ścieżka na samą górę. Chyba, że brałeś tam... Ale to szedłeś. Wiesz, to zależy może też od miejsca, w którym byliśmy. A, no tak. Obstawiam, że to też tak. Pewnie na wejście na Snowdona pewnie jest wydeptane tam i na pewno jest więcej. Autostrada. Tak. Więc na pewno może być wiele miejsc też takich ze szlakami. Ale właśnie się spotkałem w kilka miejsc takich, gdzie szedłem i po prostu później już radź sobie dokładnie. Kontynuuj. I tak jak mówisz. W szkockich górach nakładasz sobie taki challenge, jakby chcesz iść w nowe miejsce, zobaczyć coś nowego, jakiś nowy potok, nową rzeczkę, gdzie jeszcze nikt nie był. Parę razy tak było, pamiętam jedną sytuację, gdzie wyszedłem na górkę, nie było to zbytnio bezpieczne, to było późną jesienią, no i jak zacząłem schodzić, zaczęło się robić ciemno i pomyślałem sobie, jak stary góral, będę schodził potokiem. Potok zawsze idzie w dół, do jakiejś drogi trafię. Niestety trafiłem na 14-metrowy wodospad, 14-15 metrów, może 10, w każdym razie wysoko. No i musiałem nadłożyć 5 kilometrów, żeby go obejść, tą grań, i żeby zejść w bezpiecznym miejscu, i wracałem po ciemku już. No tak. No i to dało do myślenia trochę, że jednak trzeba mówić, gdzie się idzie i być bezpiecznym. Tak, to prawda. Ale to też jest doświadczenie. Obstawiam, że ktoś, kto przyjeżdża pierwszy raz, sporadycznie się ktoś będzie wybierał aż tak w góry, żeby tak chodzić, nie znając regionu. Może z kimś to zawsze łatwiej, ale no, na pewno trzeba uważać, żeby się po prostu nie narobić sobie problemów. Sam z twoich filmów widziałem, że już dwa razy na tyłku zjeżdżałeś, także... No, więcej nawet jeszcze wcześniej, to teraz, ale to już parę razy, nie raz już tak bywało, kiedyś, że no było naprawdę... Później się zastanawiałem, co ja zrobiłem, nie? Ale pomijając. Pomijając. A jakiś, powiedz mi na przykład, jeżeli chodzi o okresy roku pomiędzy tymi dwoma regionami, wiesz o co chodzi? Jesień, zima, wiosna na fotografię. Ma to sens, czy... Jedziemy po prostu... W Szkocji jest takie powiedzenie, że w jednym dniu potrafią być cztery pory roku. No to tak. Ja z tego na początku się śmiałem, ale to jest najczystsza prawda. To mi się podoba w Szkocji, że niezależnie w jaki dzień roku przyjedziesz, zawsze możesz ustrzelić ten unikatowy skrawek pogody. Może być deszcz. Pamiętam na górze Sullivan zaskoczył nas deszcz, który trwał przez pół godziny. A następnie wyszło tak piękne słońce i było spokojnie, gdzie w środku nocy obudził nas silny wiatr. I można sobie zaplanować, owszem, można sobie zaplanować pogodę, ale to jest pogoda mniej więcej, jak to będzie wyglądało, ale do 100% nie, i to mi się najbardziej chyba podoba, do 100% nie jesteś pewny, jaką będziesz miał pogodę w zastanym miejscu. Dokładnie. I to jest najlepsze. Ja dopiero w Szkocji nauczyłem się wyciągać aparat podczas deszczu. Gdzie ludzie zwijają się, nie, jest brzydka pogoda, nie będzie. Naprawdę. Wiele ludzi tak podchodzi, tak. Wielu ludzi w Szkocji, fotografując, mieszkając tu, wyciąga aparat podczas deszczu, podczas brzydkiej pogody, podczas kłębiastych chmur. Jedyna pogoda, którą nie wyciągniesz aparatu, to jak niebo jest zaciągnięte chmurami jak mleko. Nie ma żadnej faktury. Dokładnie. I to jest nieestetyczne. Poza tym każda inna pogoda, fotografujesz, nie ma problemu. Jeżeli masz wprawione oko, masz wyrobiony warsztat,
Jak najbardziej. Tak. Nawet przyjechać i jelenie pofotografować. Dokładnie. Znaczy, to zawsze kreatywność, 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 bo tylko właśnie o to wszystko w tym chodzi, żeby... To są też wyjątkowe warunki, bo jeżeli jest jakieś miejsce obcykane kilka razy i jest w super warunkach, owszem, wiadomo, że przyjeżdżamy na jakieś miejsce i zawsze chcemy mieć to piękne światło i tak dalej, nie? Ale nie zawsze jest to dane, ale możesz to sfotografować w całkiem innym miejscu, znaczy w innych warunkach, może nie takich wymarzonych, ale jak dobrze się pomyśli, dobrze człowiek może się ustawi i dobrze pomyśli, to też czasami naprawdę pochmurne dni, ja też powtarzam to, że pochmurne dni czasami są naprawdę bardzo fajne, tylko no oczywiście to zależy od chmur, jakie są, nie? No, ale tak jak sobie wspomniałeś, taka zawiesina, taka płaska, to nic nie daje zazwyczaj. Ale no, to jest tylko kreatywność, żeby po prostu spróbować zawsze się nie poddawać, myśleć i a nóż widelec. Czasami trzeba aparat wyjąć, zrobisz to jedno zdjęcie i zobaczysz, o, to lepiej wygląda na zdjęciu niż na żywo czasami. Są też takie miejsca, gdzie przyjeżdża się i nie ma absolutnie nic, a fotografie same wychodzą. Dokładnie. Albo jest piękne miejsce, a nie wiesz, jak aparat ustawić. Mhm. Tak. Tak, tak. Albo nie możesz sobie miejsca znaleźć, bo jest tyle tego wszystkiego dookoła, że jakby nazwać, jest za bogato, że wiesz... No, no, dobrze skojarzenie. No. Kiedyś miałem właśnie fajną rozmowę z takim z jednym z holenderskich fotografów, przepraszam, nazwisko mi umkło. Przyjechał do Szkocji z stricte fotografować Szkocję i zadał mi jedno pytanie. Czy jesteś fotografem, który stoi jak słup w jednym miejscu, i ma upatrzony kadr i czeka po prostu na ten moment, czy jesteś latającym zającem? Tu, tam, siam. Ja mówię, wszystko zależy od warunków, ale ja jestem raczej ten zając, bo lubię mieć kilka kadrów z różnych, a on właśnie stał w jednym miejscu, miał upatrzony ten kadr i on chciał być tam. Zajęło mu dużo planowania, ale... A ciebie tak, mi się wydaje, że to zależy jeszcze, bo ja też tak mam, że albo jest tak, bo czasami nawet na swoich filmach też czasami tak mam, że przyjeżdżam wcześniej i już siedzę i czekam. Mam kadr i po prostu, ale mi się wydaje, że to tylko zależy od tego, że akurat mieszkam tu, a nie gdzie indziej. Ale jeżeli bym odwiedzał dany region, po prostu bym przyjechał, obstawiam, że pewnie bym nie siedział tak, tylko bym pewnie się gdzieś jeszcze przemieszczał w jakimś obrębie, a po prostu, że znam ten region, że mam go w miarę tak pod nosem, to obstawiam, dlatego też czasami po prostu usiadam, albo mi się też nie chce, po prostu siadam i po prostu obserwuję to, co się dzieje i czekam, albo się uda, albo się nie uda. Więc mówię, no to tak też zależy, ale obstawiam, że no jadąc nawet gdziekolwiek, każdy inny kraj, który sobie wyobrazimy krajobrazowo, pewnie bym nie siedział. Nie, nie da się. Pewnie bym nie siedział, nie, 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 nie. Pewnie by mnie swędziło, że tutaj siedzę, marnuję czas nad jednym, a po prostu tam jeszcze mogę podejść kilka kroków gdzieś dalej i pewnie jakiś inny, a może lepszy, nie? Takie zazwyczaj pojawiające się pytanie od wielu ludzi, zazwyczaj obstawiam, że to jest od osób, które zaczynają przygodę fotograficzną i oni, jakby to powiedzieć, zastanawiają się nad tym, czy tu może pomożesz. Ja wiem, że ty pomożesz, ale za chwilę to wyjaśnię. Oni się zastanawiają, czy matryca mniejszej rozpiętości tonalnej, czy też matryca tak zwana DX-a, kropowa, jest w stanie robić super zdjęcia takie, jakie my pokazujemy. Ja uważam, moim zdaniem, że się da i tym ludziom też tłumaczę, że się da, jeżeli tylko poznasz słabości swojego aparatu. Ale co wracając do ciebie, może przybliżę, albo może ty przybliż, dlaczego właśnie to pytanie tobie zadaję, bo ty masz naprawdę wiele do pokazania i do powiedzenia na pewno pod tym względem. Odnośnie, czy słabszy aparat może wykonać równie dobre zdjęcie? Mhm. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja w chwili obecnej zmieniłem system. Na początku fotografowałem Nikonem i to też zabawna historia. Wybrałem Nikona tylko dlatego, że ten wspomniany przyjaciel Dariusz miał
Nikona i po prostu wymieniałem się obiektywami i to było dla mnie łatwiejsze niż zakupywanie kilku obiektywów od razu. Nie wiedziałem, w którą stronę pójdzie ta fotografia. I to też polecam pasjonatom fotografów, którzy dopiero zaczynają. Zbierzcie się w grupki, macie te same aparaty, wymieniajcie się aparatami, zobaczycie aparatami, obiektywami, zobaczycie, co wam jest potrzebne, a co nie. Dokładnie. Po prostu zaufajcie sobie. Ale wracając do pytania, czy starszy aparat może robić zdjęcie? Starszy, niekoniecznie tak. Starszy, no bo w tej chwili ktoś może kupić sobie, masz teraz, kropy wciąż są i są bardzo fajne, sprzęt. Powiedzmy, siedzimy w tej stanie Nikona, to wiemy, o co chodzi, ale że tam są te tam 7500, jest 500, ty miałeś właśnie tą 200, to jest mnie, więc to są aparaty naprawdę o dużych możliwościach i nawet czy są tam serie 500, jakieś takie podstawowsze, takie bardziej, wiesz, no mniej funkcji mają. Przerwę ci tutaj, musimy pamiętać o tym, że technologia cały czas idzie do przodu. Dokładnie. D200 już ten aparat jest przestarzały i jego bym nie polecił, ale na przykład D7000 miałem w rękach tak, i jest bardzo fajnym aparatem. Ja fotografowałem bardzo długo nim. Alex Noriega, zwycięzca USA Landscape Photographer of the Year, on bardzo często zamieniał pełną klatkę na właśnie tego DX-a, bo w półmroku ten DX mu pracował dużo, dużo lepiej. I podejrzewam, że tak samo jest z Canonem i tak dalej. Tak. Zabawne jest to, im bardziej poznasz swój aparat i poznasz jego limity, tym większą frajdę będziesz miał z tego. Wiadomo, czasem będzie to frustrujące, że nie możesz czegoś zrobić, bo już aparat nie domaga. Ja pewnego czasu śmiałem się sam z siebie, że jak wyciągałem D200 z torby, to nie ja się pociłem, żeby zrobić zdjęcie, tylko aparat się pocił, żeby zrobił to, co ja chcę. Im bardziej poznasz swój aparat, tym lepiej. Tak samo jest ze samochodami. Nauczysz się jeździć na starym gracie, wsiadając do nowego, będziesz miał już niektóre umiejętności tak opanowane, że ten nowy samochód cię niczym nie zaskoczy, a jedynie ci może pomóc. I tak jest z nowymi systemami. Nowe systemy tylko ci pomagają. W chwili obecnej niektóre feature'y, niektóre dodatki do mojego aparatu, którym jest teraz Pentax K1, niektóre mi przeszkadzają. I wyłączam wszystko i schodzę do pełnego manuala, żebym ja miał nad nim kontrolę, a nie żeby on mi nakładał 4 piksele na siebie i komputer, procesor tam pracował. Czasami to przeszkadza. Ale tak jak mówię, starszy aparat jest naprawdę świetnym aparatem. Nikon D700, Canon 60D. To ale są powiem ciągle ci, fajne że aparaty za grosze. Oczywiście, ale powiem ci nawet, że tu nawet nie chodzi o to, żeby ktoś kupował starszy aparat, bo pewnie ludzie się zastanawiają, żeby zacząć od tańszego. W obecnym, wiesz, że startując teraz na przykład kupi sobie jakiś właśnie, no bo rynek, czy tam powiedzmy to internet wrze, że jeżeli fotografia, no to w sumie praktycznie tylko pełna klatka. No, ale tak internet wrze, więc dlatego obstawiam, dlatego ludzie czasami, którzy zaczynają fotografię, zaczynają mieć taki właśnie miszmasz, no po co mi wydawać pieniądze na coś, co nie wiem, czy naprawdę będzie lepsze, jakie ograniczenia i tak dalej, czy wydawać pieniądze. Tak jak wiemy, że pełnoklatkowe obiektywy są znacznie droższe od tych kropowych. To też jest więcej. Sprzęt body w tej chwili jest ciut tańsze, powiedzmy, tutaj ten, ale obiektywy zazwyczaj możesz mieć taniej. Ale tak jak mówię, ty jesteś dobrym przykładem, bo bardzo długo fotografowałeś na D200. I powiem, pochwalę się, zdobyłem parę nagród z D200, gdzie otwierałem wydaną książkę, gdzie były zwycięzcy i tak dalej. I były tam najnowsze Canony, najnowsze Pentaxy, najnowsze to, a ja zdobyłem jedną nagrodę Nikonem D70 i D200, drugą Pentaxem już później też, ale ja naprawdę bardzo dobrze wspominam starszy aparat. I bardzo długo nim fotografowałeś. Bardzo, chyba z 10 lat. I kiedy zmieniłeś? Żebyś tak pokazać, przedstawić odbiorcom, w jakim okresie, wiesz, jakie były w danym okresie, kiedy zmieniałeś aparat, jakie były inne, powiedzmy, jakie mogłeś mieć te możliwości już, jakbyś, nie wiem, przesiadł się wcześniej. Były tak naprawdę dwa czynniki, dlaczego przesiadłem się na inny aparat, na inny system w ogóle. Po wielu tygodniach czytania różnych forów, jedna rzecz mnie w Nikon D200 bardzo drażniła.
jego prądożerność. On potrafił 6 baterii, 7 baterii w ciągu jednego wieczoru zeżreć. Był tak potwornie prądożerny. Mhm. Drugi, astrofotografia, trakcja gwiazd. To wchodzi coraz więcej i szukałem aparatu, który da mi jak najwięcej możliwości robienia tych zdjęć, mhm. nocnych zdjęć, mhm. astrofotografii, który zorzy polanej, której nadal się uczę. Niestety w Szkocji mam 90% chmury cały mhm. czas i to nie jest takie proste sfotografować gwiazdy, ale to czynnik atmosferyczny. Mhm. Ale już teraz wiem, że mam sprzęt, który mi to umożliwia. D200 niestety nie miał tego. W tym ograniczał. W tym bardzo ograniczał. Tak. Tylko dla tych dwóch powodów zmieniłem D200 na coś nowszego. To chyba jest najlepszą odpowiedzią dla niektórych. Być może więcej osób może mieć więcej pytań, ale uważam właśnie, jestem bardzo tutaj za tobą i ty jesteś najlepszym przykładem tego, że krop, bez różnicy czy jest stary, czy jest nowy, wciąż może robić rewelacyjne zdjęcia tylko właśnie w odpowiednich rękach. Mhm. A twoje ręce są naprawdę magiczne. Nie dwie lewe. Super. Dzięki za tą odpowiedź, Sebastianie. Kolejne pytanie. Oj, na temat aparatu D200 mógłbym Biblię napisać. Ja wiem, ty jesteś właśnie, to dlatego chciałem to pytanie tobie zadać, ponieważ ty jesteś odpowiednią osobą właśnie, która powinna odpowiadać na to. Trzeba wiedzieć, co się chce robić i wtedy te ograniczenia na pewno w jakiś sposób przeanalizować. Mhm. Przechodząc do kolejnego pytania. Twoja edycja i to, jak przedstawiasz zdjęcia, prezentujesz swoje prace, dają dużą wyjątkowość, jak się na nie patrzy. W obecnych czasach, w tej chwili, patrząc na twoje fotografie, wciąż jestem w stanie odróżnić od tego, co jest innego, co jest bardzo powielane, tych styli fotografii. Wiesz, o czym mówię? Mhm. Że w tej chwili mamy już dosyć taki zlepek tego wszystkiego. Twoje fotografie wciąż trzymają tą wyjątkowość taką. Czy mógłbyś troszeczkę nam przybliżyć, czy nas nakierować, powiedzmy, nie chcę twoich żadnych sekretów, to trzymaj dla siebie. Ale ja lubię dzielić się sekretami. Okej, okay. To może niech wtedy odbiorcy piszą do ciebie i już. Spoko, jeżeli nie masz nic przeciwko, jeżeli mógłbyś nas nakierować właśnie na to, czym się kierujesz właśnie podczas edycji zdjęć, właśnie, że one są, że one tak wyglądają, a nie inaczej. Może ja zacznę od początku, nie tylko edycję. Najdłużej mi schodzi ustawianie aparatu do kadru. Mhm. I to jest klękanie, kładzenie się, wyginanie w ten, a nie inny sposób, łamanie szerokim kątem, wyciąganie czegoś, przestawianie i tak dalej, i tak dalej. Perspektywa, no można wymieniać. Mhm. Jeżeli nie będę zadowolony z kadru, nie wykonam zdjęcia. Światło może być beznadziejne, ale u mnie kadr musi być taki, jaki ja chcę, jak mhm. mi się osobiście podoba. Druga sprawa jest taka, natrzaskam mnóstwo zdjęć, ale niekoniecznie one będą opublikowane, mhm. bo coś jednak mi tam zgrzyta, coś mi się nie podoba. Te wszystkie zdjęcia, które są opublikowane, jak najbardziej mi się podobają i lubię do nich wracać. Druga sprawa, róbcie zdjęcia, jeżeli mogę dać taką wskazówkę, róbcie zdjęć ile się tylko da. Prześwietlajcie, nie doświetlajcie, naświetlajcie prawidłowo, róbcie ostrość na pierwszy plan, na drugi plan, na trzeci plan. Zróbcie 18, pamiętam, mój rekord jest jedno zdjęcie, na jedno zdjęcie składa się 24 klatki. Odnośnie naświetleń, mm-hmm. rozpiętości tonalnej i ostrości. Mm-hmm. Już nie pamiętam, które to jest dokładnie zdjęcie, ale bardzo często tak robię. Te zdjęcia w dzisiejszych czasach nie kosztują nic, poza miejscem na dysku. Jeżeli już złożysz to zdjęcie, z którego jesteś zadowolony, usuń resztę. Będziesz miał więcej miejsca na następne, na kolejne. Mm-hmm. Te zdjęcia nie kosztują cię nic. I to jest moja właśnie taka jedna ze wskazówek. Rób zdjęć jak najwięcej, żebyś po powrocie do domu wiedział, że masz wszystko. Tak, bo czasami możesz mieć tak, że nie możesz wyciągnąć detalu z cieni, albo nie możesz wyciągnąć mm-hmm. na przykład detalu z jaśniejszych partii, ponieważ może być przepalone już tak, że
nie da się nic z tego wyciągnąć. Tak samo może być, że coś jest nieostre. To, co mówiłeś właśnie odnośnie ostrości planów, tak zwany stack focus na przykład. I wrócę teraz znowu do tego, ja się nauczyłem na D200, bo D200 nie miał takiej rozpiętości tonalnej i musiałem sobie jakoś radzić niedoświetleniami, prześwietleniami, gdzie w chwili obecnej nowe aparaty, tak naprawdę zrobisz 3 naświetlenia i suwakami w Photoshopie, Lightroomie czy innym programie do edycji, jesteś w stanie sobie to skorygować. Wypracować, tak, dokładnie. To jest postęp technologiczny bardzo duży pod tym względem. I właśnie jeszcze, które się podzielę tutaj czymś, jak już wrócę do domu i wiem, że mam tych zdjęć dużo, robię sobie coś takiego. Ja nie jestem digitalny, to można zrobić sobie w Lightroomie gwiazdkami czy jakimiś plusikami, minusikami. Wypisuję sobie po prostu, nie wiem, czy to będzie widać, wypisuję sobie numerki zdjęć, które mi się podobają i przy nich sobie robię notkę, przykładowo highlights, shadow, które są na ten, że to był zachód słońca, później, że tu mogę sobie to połączyć w HDR. Tu na przykład, że mam panoramę z wykrzyknikiem, sobie robię coś takiego, że o, to jest warte uwagi. I to mój brat się z tego bardzo śmiał, że to jest nawet z mojego pierwszego hobby, jak byłem nastolatkiem, miałem 18-19 lat i w rajdach jeździłem i to jest mój opis trasy w rajdach. A, rozumiem. No, przeniosłem to po prostu sobie na papier. Druga sprawa, jeżeli już mam to wszystko wypisane, robię sobie szkice, mniej więcej jak to zdjęcie wygląda, i które zdjęcie mam w którym miejscu użyć. Słuszna tu uwaga. Ostrość. Tu ostrość, tutaj niedoświetlenie, tu prześwietlenie, tutaj gwiazdkę dla słońca, żeby flar nie było i po prostu z tych zdjęć składam jedno. No, taka wskazówka. U mnie to działa jak najbardziej. Nie lubię skakać ze zdjęć do zdjęć w Photoshopie czy w Lightroomie. No jest bardzo poręczne. Powiem ci, ja tego nie stosuję. Zresztą ja zazwyczaj mówię, że ja robię jedno naświetlanie, no a czasami się posiłkuję dwoma, ale zazwyczaj mam naprawdę jedno. Naprawdę, Seba, mówię ci, ja już nie... Ja bym skłamał, gdybym powiedział, mam jedno i mam jedno naświetlenie. Czasami się posiłkuję, jeżeli ekspozycja jest naprawdę taka dosyć dynamiczna, jeżeli chodzi o światło, to czasami się posiłkuję, ale zazwyczaj, jeżeli da się to wyciągnąć normalnie tak na jednym tym, to... Spokojnie mam jedno. Ja nie ukrywam, ja używam techniki DLI, HDR i tak dalej, bo ja nie używam filtrów połówkowych. Ja też nie używam. To mi się wydaje, że to jest kwestia tego, ja pamiętam, czasami też ja robię zdjęcia, tak, to jest ten warsztat. Ja robię zdjęcia, mam prześwietlone, mam ciut prześwietlone, mam jaśniejsze, mam ciemniejsze i mam to normalne. I czasami robię jeszcze takie, że już wiem, na ile mogę sobie pozwolić w moim aparacie, że powiedzmy, jak zrobię zdjęcie, to z tego jednego zdjęcia mogę, bo u mnie w D750, to ja mogę sobie cienie naprawdę wyciągać z ciemnego. I praktycznie szum mi się nie pojawia, dopiero jak jest naprawdę bardzo ciemne, ale ja takich zdjęć nie robię, no bo to nie ma sensu. Wtedy już bym wolał sobie połączyć. Ale ja wiem, znam ograniczenia, więc czasami i zazwyczaj się staram brać jedność, staram się mniej siedzieć w tej edycji, tak, której, łącząc te ekspozycje. Kiedyś to robiłem, naprawdę się przyznaję, kiedyś to robiłem i naprawdę siedziałem, zresztą ostatnio jak z Jarkiem rozmawiałem, to też mówiłem, że na początku spędzałem bardzo dużo czasu na edycji, właśnie na akcjach Luminosity Mask. Ja to znałem wszystko, ten panel cały od Tony Kaupera znałem cały, jak to wszystko zna. W tej chwili ja nawet nie wiem, jak się tworzy, tylko panel klikam i już nie pamiętam, jak je się tworzy manualnie, wiesz, komendami, więc owszem, używam do korekt lokalnych, takich używam tego, ale już mówię, no mniej się bawię właśnie w już łączenie ekspozycji, chociaż czasami mi się to zdarza. Tak jak mówię, to jest mój warsztat wypracowany. Może za dużo naniosłem z D200 tych nawyków. Nie, ale mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre, co robisz, bo ja nawet jak fotografowałem, jeździłem z Hubertem. Hubert robił to samo i mi się wydaje, że to jest właśnie taki, to jest coś, co komuś wystarcza. Więc ja też to robię, ale powiedzmy, no jak zrobię to z tego jednego pliku, to zrobię to z jednego pliku, a jak nie zrobię, nie uda mi się wyciągnąć tego wszystkiego, co chcę, to wtedy się posiłkuję innymi. Ale no mówię, no to jest, mi się wydaje, ale to jest warto mieć, to jest o czym ty mówisz,
Jestem za tym, za, że lepiej mieć jedno więcej zdjęcie zrobione, nawet przepalone, niż po prostu... Niż macie później w domu czegoś brakować. Zabrakować, no, właśnie. Takie jest moje zdanie. A tego nie powtórzysz, nie? No więc super, ta wskazówka właśnie super. A co do edycji, tak troszeczkę dasz zarysu? Tak, tak wiesz, no tak... Wielu ludzi mówi, że to jest na pograniczu kiczu i dobrego obrazu. Też tak mam. Wiesz. Nie wiem, w którym stronę to iść. Po prostu te zdjęcia robię dla siebie, podobają mi się. Jeżeli podobają się innym, jest to dla mnie duży bonus. Naprawdę duży bonus. Jeżeli jeszcze tak wygram coś, gdzieś mi się uda zabłysnąć, no to już jestem, chodzę pod sufitem praktycznie, ale to sam dla siebie i to mnie napędza do dalszego działania. Tak samo ten wywiad, który teraz dla ciebie udzielam, podejrzewam, że wkrótce aparat wyciągnę i znowu gdzieś pojadę. Sorry, że ci przerwę, a wiesz, ile ludzi pojedzie po obejrzeniu tego filmu w plener? Po obejrzeniu swoich zdjęć? Mam nadzieję, że się gdzieś spotkamy. No, też na to liczę. Chociaż byliśmy ostatnio blisko, jakbyś przyjechał na wywiad. Nie wiem, co powiedzieć na ten temat odnośnie tego, co, jak edytuję swoje zdjęcia. Na pewno większość to jest kontrast, podbicie kolorów, bo to każdy zauważy, podbicie kolorów. I tak jak mówię, na początku był kadr, a później, żeby to zostało w moim dobrym smaku. Tak, i wracam. Kiedyś robiłem tak, że zdjęcie szybko i w internet. I po dwóch dniach wracałem do tego i co ja myślałem, nie? Nie. Ale a teraz zrobię zdjęcie, odstawię na dzień, wrócę do niego, to mi się nie podobało. Na pewno zapiszę sobie i wracam do tego zdjęcia z powrotem. Jak ja mogłem taki błąd popełnić. Na pewno oko się przyzwyczaja i tak. To też jest jakaś wskazówka. Zostawcie zdjęcie, dajcie mu odpocząć, tak jak ciasto dochodzi do siebie. Dajcie mu odetchnąć, wróćcie do niego i na pewno będzie lepiej. Tak, pośpiech jest tutaj najmniej wskazany, jeżeli chodzi o edycję zdjęć, to na bank. Ja sobie musiałem to wybić z głowy. Internet na ciebie nie czeka. Tak. Nie czeka, nie są ludzie spragnieni tak, że muszą tu zobaczyć twoje zdjęcie. Oni poczekają. Jeżeli Jasne. To będzie zdjęcie warte obejrzenia, oni poczekają dzień, dwa, trzy, cztery tydzień. Jasne. No, to jest tak, podobnie właśnie też robię i też powtarzam zazwyczaj, żeby zostawić, odstawić, poczekać i wrócić. I wtedy już nie potrzebujesz kogoś się zapytać, bo sam znajdziesz błędy, które powiedzmy sam mogłeś gdzieś przeoczyć podczas edycji zdjęć. Dzięki bardzo za tą odpowiedź. Sebastianie, kolejne pytanie, które chciałbym ci zadać, to o inspiracje twoje. Kim może się kierowałeś? Kto bardziej nakreślił tą twoją drogę, że twoje zdjęcia wyglądają tak, a nie inaczej? Osoba, która gdzieś mogła wpłynąć na ciebie. O boss, aleś mnie zażył teraz. Tak. Jejku, to bym musiał sobie wszystkie książki przeczytane przypomnieć wszystkie nazwiska od Helmuta i tak dalej, ale nie, wracając poważnie, tak jak mówiłem, na początku był to Dariusz, którego podpatrywałem, który dał mi jakąś drobnostkę, definicję fotografii. Bardzo pomógł mi Marcin Bera, znany z forum Nikoniarzy. Bardzo mi szkoda, że odstawił aparat, jego obrazy były naprawdę wyjątkowe. Bardzo fajne, przyjemne do oglądania. Z Marcinem bardzo wiele godzin spędziłem fotografując razem obok siebie. Fotografując razem nie znaczy, że obrazy będą dokładnie takie same. No, to też jest bardzo fajne w fotografii. On miał zupełnie inny aspekt patrzenia na świat niż ja. Paweł Klarecki, z którym spędziłem wiele godzin przez Skype'a rozmawiając o fotografii. Jak ty to robisz, jak on to robi. I wiele pytań. Niejednokrotnie jedno piwo wypite przez Skype'a i tak dalej. Alex Neil bardzo mi pomógł. Przez Skype'a razem fotografowaliśmy 2-3 razy. Jego zdjęcia też są bardzo fajne, czyste, przejrzyste. Tak, bardzo i mi się bez tego podobają. Nalotu różnych innych fotografów w dzisiejszych czasach bardzo popularnych.
Anthony Spencer, zwycięzca Photographer of the Year w Wielkiej Brytanii bodajże w 2009 roku. Nim też fotografowałem, też podpatrywałem jego. Lubiałem stać u osób, które fotografują, niekoniecznie znając ich fotografię. Podpatrywałem, jak oni robią, jak ustawiają aparat, jak naświetlają. Wiele rzeczy się dowiedziałem, na przykład nie wiedziałem, że Anthony Spencer palił papierosy. Dla mnie to była ikona, kiedy sportowiec wysportowany łazi po górach na wybrzeżu, fotografuje, a on ustawiał aparat, fajeczka i mam nadzieję, że już teraz zrzucił i nie pali. Jeżeli nie fotografowałem z kimś, nie podpatrywałem, bo chodziłem na różnego rodzaju wystawy i tak chodząc po Edynburgu trafiłem na małą wystawę, wszedłem obejrzeć, okazało się, że sam fotograf Bruce Percy jest tam. Kupiłem od niego książkę, podpisał mi, porozmawiałem i to są ludzie bardzo inspirujący do działania i tak dalej. Jejku, no nie ominę też, kto mi otworzył jakąś wizję na fotografię, to Guy Tull, Amerykanin. Amerykanin, on tworzy nietuzinkowe obrazy. Tak. Wchodzisz w jego galerię i tak naprawdę nie wiesz. Ostatnio wszedłem i była updateowana 31 marca, czyli nie tak dawno temu. I takich obrazów się u niego nie spodziewałem. Zupełnie odbiegające od kanonu, który jest teraz na Fix i tak dalej, i tak dalej. Tak. Od tych kanonów, które są tak teraz bardzo popularne. Utarte. Tak. Tak. Michael Sheinbloom za jego timelapsy. Świetnie robi timelapsy. I człowiek, który robi coś z niczego. To prawda. Jeździ teraz, robi vlogi z chłopakami i to mi się też bardzo podoba. Osoba, która bardzo dużo się przyczyniła do spostrzegania fotografii, do edycji bardziej, jest osoba, którą ty osobiście poznałeś, Sean Beckshaw. Sean Beckshaw, tak. Jest po prostu, ja wiem, że on jest wykształcenia nauczycielem i w sposób, w jaki przekazuje wiedzę, jest tak prosta, tak łatwo przyswajalna, że oglądając jego kolejny film i widząc ten jego uśmiech na twarzy, o, będziemy rozmawiać o fotografii, jest tak czarujący i człowiek chce. Prawie mi się wydaje, że też jako osoba, bo on jest dosyć spokojną osobą, taki właśnie jest, wiesz, taki w porządku. Zdystyngowany. Tak, uśmiechnięty, spokojny, nie ma problemu i bardzo otwarty, więc mi się wydaje, że to też jakiś charakter, że to ten odbiór jest taki. Ale tak, też początki moje właśnie to też właśnie były. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, większość fotografów krajobrazowych są bardzo flegmatyczni. Spokojni, wyluzowani. No to jest plus. No to jest coś. To jest bardzo duży plus. To oni jest coś, co właśnie nie potrzeba. Tylko zatrzymają się, obejrzą. Tak. To jest... Ale jeszcze mam jedno nazwisko. No. Jedno nazwisko, które jest absolutnie moim numerem jeden. W chwili obecnej i nie będzie to Mark Adamus, jak większość pewno mówi o odnośnie krajobrazów. Jego zdjęcia też bardzo cenię, bardzo mi się podobają, ale jest jedna osoba i jego galerię raz w tygodniu przeglądam. Naprawdę raz w tygodniu. Ja wiem, że on bardzo jest z wykształcenia projektantem i miał styczność z projektowaniem wcześniej. To jest Ted Gore. Ted Gore. Jego podejście do kontrastu, do wizji. Ja wiem, że tam dochodzi czasami do dużej ilości manipulacji, po to manipulacji, ale jego spostrzeganie świata i krajobrazu dla mnie to jest jak na razie niedościgniony wzór. Jest też, to prawda. Wow, jak jego tutoriale widziałem, to po prostu obrazek, który ja jestem w stanie zrobić, ale nie jestem w stanie tak wyedytować, mieć takiego zmysłu, takiego oka, jak on edytuje. On po prostu stwierdził, o, tu widzę trochę zielonego. I on mówi, jaki zielony? To masz piasek, to jest żółty, a on widzi jakiś zielony. Tego nie potrafię sobie jakoś połączyć. Mi się wydaje, że to jest tylko to doświadczenie, wiesz, takie, na pewno ktoś musi coś ci pokazać, nie? Fajnie, jak wiesz, z taką osobą byś porozmawiał, która by cię nakierowała, pokazała, wiesz, na co taka osoba jak Ted zwraca uwagę, żeby coś ci otworzyć, wiesz, tak nakierować, nie? Nie. Ja się z tym nie zgodzę. Nie zgodzę się. Dawaj. Bardzo chciałem swego czasu kopiować Marcina Bere, o którym wcześniej wspomniałem. Pokazywał mi, tłumaczył.
nie miałem tej wizji, nie miałem tego, co nie widziałeś tego. Mhm. Nie widziałem tego, nie potrafiłem podejść do tego. Natomiast ja jestem wielkim fanem amerykańskiej fotografii krajobrazowej. Ja też. Ich kadrowanie, ich łatwość podejścia do tematu jest niesamowita. Jest po prostu tak prosta. I kadrowanie, jeżeli znajdę tylko jakiś kawałek z długopisu, to będzie moja kolejna wskazówka. Coś tam pokażę. Super. Okej. Okay. Macie... Ja uwielbiam piony, jak pionowanie... piony w kadrze. Jeżeli nie macie pomysłu na jakieś zdjęcie, a światło jest zastane i tak dalej, zasada złotego podziału, chyba wszyscy znają, ustawcie aparat w taki sposób, żeby było coś tu i tu. Jakieś, na przykład, nie wiem, tu łódka, tu góra. Skała, jakieś... Ja to nazywam kadrowanie po amerykańsku. Zawsze coś ciekawego wyjdzie. I się waży. Jeżeli macie światło i jakiś kawałek czegoś, korzenia, czegokolwiek, ustawicie to po przekątnej z lewej do prawej, bo większość ludzi czyta z lewej do prawej na świecie, oprócz muzułmaninów, którzy odwrotnie czytają, zawsze będziecie mieli ciekawe zdjęcie. Niekoniecznie to będzie wow, super, jak to mówią, petarda, ale na pewno będzie ciekawe i na pewno ktoś zwróci na nie uwagę. A jeżeli będziecie mieli odpowiednie światło i naświetlenie, na pewno gwarantuję wam, że to będzie dobre zdjęcie. I tak samo mi tłumaczył Marcin, jak on bardzo lubił kadrować w kwadracie. Ja tych kwadratów nie widziałem. Mam parę zdjęć, nawet jedno, z którego jestem bardzo zadowolony w kwadracie, ale ja tego nie widzę. Nie czujesz po się. Po prostu nie umiem. To jest to, co właśnie co powinniśmy czuć. Dlatego twoje zdjęcia tak ci wychodzą, jak ci wychodzą, bo ty je czujesz. No, dziękuję. Miło słyszeć. I one są tak wypracowane, że ty widzisz to, jak już, tak obstawiam, że widzisz to, jak już jesteś w plenerze, sobie ten kadr sobie mniej więcej sobie ustawisz i później ta edycja, to też już wiesz, w jaki sposób będziesz chciał i co osiągnąć właśnie później, prezentując coś wyjątkowego, obstawiam. Tak to wygląda. No ale tak jak mówię, ja bardzo lubię pionowe kadry i ja tego nie ukrywam. I to jest właśnie moja wskazówka dla początkujących. Może zbytnio się zdradziłem, ale polecam. Co ty, ja nikomu nie powiem. Ja osobiście to nazywam amerykańskim kadrowaniem. Ale ma to, ale tak, ale bardzo, bardzo, bardzo słuszna uwaga. Przejdźmy do ostatniego pytania. W sumie pytanie też, które zadaję większości ludziom, tak prowadząc wywiad, bo uważam, że każdy powinien przedstawić coś, co jest wyjątkowe. Czy masz takie szczególne zdjęcie, niekoniecznie najlepsze, ale takie wyjątkowe, które wspominasz z uśmiechem, albo wiesz... Patrzysz na nie i coś ci się przypomina. Takie wyjątkowe. Czy masz takie zdjęcie? Możesz się podzielić, opowiedzieć o nim. Pominę te moje najlepsze, które prawdopodobnie wszyscy znają, które mają najwięcej ilości lajków. Bardzo je lubię, ale udało mi się i jakoś nie mam specjalnych wspomnień związanych z tymi zdjęciami. Owszem, było fajnie kampować na szczycie góry z przyjaciółmi i oglądać zachód słońca, a ganiać jak zając wspomniany wcześniej z kamyczka na kamień, ustawiać kadry. Ale mam swoje dwa ulubione zdjęcia. Jedna historia jest trochę zatrważająca, druga bardzo śmieszna. Pierwsze zdjęcie to jest zamek niedaleko mnie, który się nazywa, tutaj znowu ściąga, Crichton Castle. Okay. Zamek Crichton, gdzie w 1430 roku miało miejsce morderstwo w tym zamku, gdzie został pozbawiony życia William Douglas, szósty Earl z rodziny Douglas. Zdarzenie to zostało zapisane na kartach jako czarna kolacja. Okay. I dlaczego o tym wspominam? Pojechałem tam na wschód słońca, to było w styczniu bodajże, lub luty, było bardzo mroźno i chodziłem koło tego zamku. Koło tego zamku już byłem kilkakrotnie. Wcześniej... Ale tym porankiem byłem sam.
Aha, i teraz nikogo tam nie ma, i obok jest kościółek tylko, plebania i bardzo mała wioska, 3-4 domki. Chodząc koło tego zamku cały czas czułem, że ktoś koło mnie stoi. Cały czas ktoś koło mnie jest, jakby obserwował mnie. Rozglądałem się niejednokrotnie. O tym zdarzeniu nie wiedziałem w ogóle. Nie czytałem historii tego miejsca. I pamiętam, wtedy miałem na zmianę popołudniową do pracy i przyjechałem i mówię, o, jaki fajny poranek miałem, takie piękne słońce, byłem na tym zamku. A znajomy, który się interesuje takimi sprawami paranormalnymi, mówi, ty, to jest ten zamek nawiedzony. Ja mówię, nie mów mi takich rzeczy, bo to mi się wbije do głowy, ja już tam nigdy więcej nie pojadę. Ale zaczęliśmy o tym rozmawiać i to nie była pierwsza sytuacja, kiedy ja czułem, że ktoś chodzi koło mnie i ten kolega, który się właśnie interesuje tymi sprawami, mówi, że w jakimś rodzaju mogę być medium. Ja w to osobiście nie wierzę, ale w jego mniemaniu mogę być jakimś medium, gdzie te duchy jakieś przychodzą koło mnie. Aha, Miałem że je czujesz. autentycznie miałem złudzenie, że cały czas coś mnie obserwuje i nerwowo obracałem się. Nie byłem jakoś wystraszony specjalnie, bo niejednokrotnie spałem na górze pod namiotem, gdzie jeleń podchodził do namiotu i to było bardziej straszne, Tak. ale miałem to takie uczucie, że ktoś koło mnie cały czas jest. Czułeś się nieswojo. Czułem się po prostu nieswoje i dopiero jak mi powiedzieli to w pracy właśnie znajomy, że oto jest ten nawiedzony zamek w Szkocji, to dopiero to Zacząłeś kojarzyć dopiero fakty, tak? zacząłem to zbierać, łączyć wątki. No, a Powiem ci, drugie. sorry, że ci przerwę. Powiem ci, że miałem podobną kiedyś w Irlandii sytuację. Raz mi się zdarzyło. Powiem ci tak, miałem podobną historię. Pojechałem nagrać vloga. To był pierwszy, jeden z filmów. To był pierwszy film, który zrobiłem o długim naświetlaniu. Na YouTubie on jest, ale tego wątku nie ma. Ja żałuję, że tego sobie nie zostawiłem, bo ja zazwyczaj nagrywałem, a później usuwałem. I to jest nagrane, mam, nic nie widać. Ale jak ja mówiłem, to był dzień bezwieczny, bo nawet na tym, bo to nagrywanie było z aparatu, więc audio, jeżeli jest jakiś wiatr z aparatu masz, to słyszysz to, że wieje. Woda praktycznie ona schodziła, była delikatna. A ktoś mnie próbował zepchnąć z kamienia. Możliwe. I słuchaj, i też właśnie było tak, że ja to mam nagrane, że się odwracam, bo miałem wrażenie, że ktoś za ramienia na mnie patrzy, bo widziałem cień. To był słoneczny dzień. Był cień, normalnie gdzieś widziałem, tak powiedzmy, gdzieś tu, jakby ktoś tak mi za ramienia gdzieś tutaj patrzył. Jak ja przyjechałem do domu, ja się, wiesz, odwróciłem dosyć szybko, bo się przestraszyłem, że ktoś za mną stoi, się odwróciłem, nie ma nikogo, nie? I tak, okej, może mi się coś zdawało, nie? Ale później, jak sobie aparat ustawiałem, żebym znowu coś jeszcze mówił, to właśnie w dupę dostawałem, że ktoś próbował mnie normalnie z tej skały zepchnąć. Tak, wiesz, popychał mnie. I kurtkę miałem długą, taką wiatrówkę, no to ona tam, ona mi tak, wiesz, wiesz, strzelała mi o tyłek. I wtedy mówię tak, kurde, co jest, nie? I pamiętam, i tak sobie skojarzyłem, mówię, aha, może jakieś tutaj duszki przychodzą czy coś. I pamiętam, że na głos powiedziałem, zaklnąłem i powiedziałem tak, jak skończę, to wyjdę. Wcześniej nie wyjdę, muszę skończyć, nie? Ale szybko zrobiłem nagranie, do końca szybko, bo to już taka była końcówka, bo to był koniec dnia. Szybko nagrałem, tam nikogo nie było. Szybko, szybko nagrałem i się zabrałem i poszedłem. Przyjechałem do domu, to włosy mi normalnie na rękach tak mi stały. Powiedziałem do żony, dawaj, tutaj muszę się zrelaksować, mówię, musi ze mnie zejść. Dopiero ci opowiem, co było. Ona mówi, już mi więcej nie opowiadaj. Nie, ja miałem taką sytuację, to przyznaję i ten. No No ale bywa, tak. bywa, ale to jest Jest. przygoda na zdjęciach. Wygląda na zdjęcia. Druga sprawa, drugie zdjęcie, które bardzo lubię, które nie jest do końca zdjęciem krajobrazowym, to są dzieci Masajów, które zdjęcie zrobiłem w Tanzanii podczas safari do Parku Krajobrazowego Serengeti. Dostałem od znajomego aparat, małpkę taką małą, bo chciałem oprócz Canona, wtedy Canona miałem, chciałem jeszcze aparat podręczny, którym będę sobie cykał zdjęcie. I dostałem taką małpkę, nazwy nie pamiętam, może to był jakiś Panasonic, może to był jakiś Sony, nie pamiętam. I sytuacja tak, ja fotograf rzemieślnik,
zapalony, że hej, aparat wyciągałem, robiłem zdjęcia naokoło siebie. Cały tydzień zeszło mi szukanie, gdzie w tym aparacie się znajduje zoom. Żebym sobie mógł zoomować i zbliżać i oddalać. Cały tydzień podczas 3-tygodniowego pobytu w Afryce. Cały pierwszy tydzień okazało się, że to była stała ogniskowa 28 mm. Okej. Okay. A ja cały tydzień się głowiłem, gdzie tu jest zoom, gdzie tu się przekręca, gdzie tu, jak to... I pamiętam, że jak już sobie zdałem sprawę właśnie w tym momencie w samochodzie, jak jechałem, to było parę minut później, po prostu dzieci Masaju przechodziły i mówię, a teraz wam zrobię zdjęcie. I wyciągnąłem aparat przez szybę i po prostu nacisnąłem spust migawki, zrobiło się zdjęcie, wciągnąłem aparat do siebie i mówię, wow, to jest to. I to było, no jak to mówią, strzał. Złoty strzał. Po prostu udało mi się w tym momencie i bardzo mam duży sentyment do tego zdjęcia, bo wygląda jak z National Geographic, przynajmniej w mojej opinii. Mm-hmm. I wracam właśnie dobrymi wspomnieniami do tego, że cały tydzień ja szukałem, gdzie się zoomuje w aparacie. Bywają takie chwile. Ale nie cały tydzień. Ja rozumiem, godzinę, dwie. A ja za każdym razem wyciągałem ten aparat. Aj, dobra, już z tym zoomem i robiłem po prostu zdjęcie. Ja też mam tak czasami w moim Sony, tam jak czegoś szukam, w menu w Sony to jest takie jak książka encyklopedii, masz zakładki i w tych zakładkach jeszcze w środku jest jeszcze mnóstwo innych i tego jest mnóstwo i czasami jak szukam jakich funkcji, to ja tylko wiem gdzie jest jakby rozdzielczość wideo albo między przełączaniem między HD a 4K i wiem gdzie formatować kartę. I nic więcej nie wiem, bo jest tak naprawdę rozwinięty i czasami też coś tam szukam. Aha, jeszcze wiem, gdzie jest timelapse. I czasami jak tam coś szukam i tak, a dobra, już sobie poradzę bez tego, nie? Już tak, wiesz, bo już człowiek ma dosyć, wiesz, taka frustracja. Okej, okay, teraz ktoś może nie znasz aparatu. No są funkcje, których praktycznie nie korzystamy i albo się korzysta raz na jakiś czas, więc nawet jak pamiętasz, to później w twoim też przypadku nie znałeś aparatu, nie? Ale to nie jest mój aparat, który też używam tak na co dzień do fotografowania, tylko taki turystyczny. Jestem z niego zadowolony, czy też do vlogowania, albo gdzieś tam jak chodzę, to żeby sobie wziąć. Mam nacyknąć, zawsze też mam u siebie wszystko zazwyczaj na manualu, poza autofokusem. Autofokus zawsze mam włączony, a reszta to mam poustawiane sobie i idzie, nie? Więc reszta... Ja też mam autofokus on, autofokus off. O, on, proszę bardzo. Off. Jeszcze nie, ale już niedługo pewnie też będę miał. Dziękuję Ci, Sebastianie, za wspaniały wywiad, za mile spędzony czas. Mam nadzieję, że wiele osób w tej chwili, patrząc na Twoje zdjęcia i to, co o czym opowiedziałeś, na pewno ten zalążek znowu będzie tak iskrzyć z tym, wiesz, tą fotografią, z tą pasją i będą się rozwijać. Warto się pytać, warto rozmawiać z ludźmi i słuchać takich ludzi właśnie jak ty, którzy przedstawiają coś, co jest nabrane doświadczeniem, a nie jest czymś takim po prostu pustym zrobiłem, albo tak uważam, tylko to jest doświadczenie, to co ty się dziejesz, to jest doświadczenie i warto takich ludzi właśnie słuchać i wyciągać wnioski, że to co Sebastian nam tu przedstawił, to bardzo nam się może przydać podczas fotografowania. Co myślisz? No, mam nadzieję, że choć trochę pomogłem. Bardzo się cieszę za czas spędzony ze mną i z tobą. Dziękuję za poświęcone te kilka chwil, w którym mogłem pomóc porozmawiać. Mam nadzieję, że wkrótce wyciągnę też aparat ponownie i zaskoczę kilkoma fajnymi ujęciami. Lato się zbliża, będzie coraz cieplej, będą okazje do... Czekam na to. Mydżysy się budzą, nie? Mydżysy w maju dopiero, a ja na razie jeszcze jest spokój. No, ale mam nadzieję, że to, co powiedziałeś na samym początku, człowiek, który weszedł na szczyty, nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, to... Właśnie, to może jeszcze dokończmy, o co chodzi z tymi szczytami, bo ty jesteś człowiekiem, który chodzi po górach, dosyć... Może przedstaw bardziej, właśnie, przedstaw może, gdzie byłeś?
No i kilka szczytów mam. Rysy zdobyte, mam Szczeniec Wielki, który ma tylko kilometr wysokości. Mam trzy najwyższe szczyty Wielkiej Brytanii, Snowdon, Scaffold Pike i Ben Nevis zdobyty. Mam Kilimandżaro zdobyte. Kilka tych szczytów jest. No, no moim najwyższym szczytem w chwili obecnej był Kilimandżaro i bardzo tęsknię. Następny jest Kazbek. Albo Elbrus, najwyższy szczyt Europy. To jest mój plan na przyszłość. Nie wiem, ile z tego wyjdzie. Na razie muszę się skupić na paru innych rzeczach, ale... Ja trzymam kciuki. Nie ukrywam, bardzo lubię chodzić po górach. Więc sytuacja się wyklarowała. Dzięki bardzo, tak. Sebastianie. Tak. Mam nadzieję, że docenicie i tam zalajkujecie. Jeżeli możecie, piszcie komentarze, jeżeli macie pytania do Sebastiana. Może wam odpowie, albo... A wiecie co, zrobimy jeszcze coś takiego, Rafale. Podamy maila w linku do mnie. Jeżeli ktoś będzie miał pytanie, bardzo chętnie odpiszę. W miarę możliwości. Słyszeliście. No, każdy pracuje, każdy ma rodzinę, każdy ma swoje obowiązki, więc nie oczekujcie, że od razu będzie odpowiedziane. Ale pewnie jak napiszecie, bo jak go zalejecie, skrzynkę mu zapełnicie, no to wiadomo. W miarę możliwości obiecuję odpisywać. Ja też tak czasami mam, że po prostu od razu się nie da, ale czasami po prostu ta cierpliwość tego fotografa, o której wcześniej rozmawiałeś, bardzo się przydaje. Trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dzięki bardzo, trzymaj się, cześć. Dziękuję, cześć.